Krystian Matura oraz Dawid Kasperski, który czeka z boku. Pojedynek to formuła K1, ale też 3 rundy po 3 minuty. Sergiusz debiutował na ostatniej gali. Trochę prostych, duże brawa. Nitro, Sergiusz Górski. Zapraszam panowie tutaj, w drugą stronę, żeby nie konfrontować się od razu z Ksajo, to jutro. A jego przeciwnikiem jest... Marcin Ksajo! Kochani, to już szósty debiutant w klatce Fame MMA. Na tarczach Hubert Szymajda, KSW Crossfight Gym. Powiem wam tak, zazwyczaj Ksajo ma inne okulary do treningu, takie jakby chciał pływać, jakby szedł na basen. Teraz ma trochę inne. Low. Jak na finito. Dziękuję. Duże brawa. Ksajo. Sergiusz Nitro Górski. 3, 2, 1. Sześćdziesiąt siedem dziewięćset. A jego przeciwnikiem jest... Marcin Ksajo! Majku! 3, 2, 1. Siedemdziesiąt osiemset. A więc 3 kg 100 różnicy. No to zapraszam tutaj panowie do rozmowy krótkiej. Ksajo, to jak to będzie? Wywóz śmieci jutro? Przepraszam, śmieci, wywóz. Nie ma innej opcji, tak będzie. Jak bardzo... Mam nadzieję, że będzie. Trąba też się musi spisać. Żeby to wyszło, że 2-0. Tak poważnie, jak z tymi oczami? Dużo osób zadaje to pytanie. Minus 5, wada jutro, soczewki bez, czy z... Jak z tymi soczewkami? Czy się tym przejmujesz, czy nie? Okej, okay. Nie. Jakby trenowałem, sparowałem w soczewkach, wszystko jest okej. Okay. Także będzie walka w soczewkach na luzie. Nie boisz się, że debiut Nitro i to, jak w jaki sposób się zaprezentował, mógł cię trochę uśpić? Nie, myślę, że ja go uśpię. Okej, okay, dziękuję bardzo. Wuja. Wuja. Take Fan mi powiedział tak, jak wydupi i będzie 0-2 miał, to będę mu cisnął w internecie, że przegrał cały czas. Po pierwszej walce też to robił, więc za dużo się nie zmieni. Czy faktycznie stresuje cię to, że jakby no, musisz tą walkę wygrać? No, chciałbyś ją wygrać bardzo. Wydaje mi się, że każda osoba, która dzisiaj była tutaj na scenie, chce wygrać swoją walkę, ja też chcę wygrać. No nie będę ci mówił, że było komfortowe przegrywanie. Jutro to zmienię.
Ja ci tam coś napisałem w wiadomości po pierwszym pojedynku. Wiem, że za dużo nie zmieniłeś, bo robiłeś cały czas to samo, co do pierwszej walki. Ale mierzyłeś się jeszcze z jakimś mentalem dodatkowym, właśnie obciążeniem tego, że to jest 0-1? Tak szczerze nie wiem, co do mnie napisałeś. Nie wiem, bo dosyć sporo... Napisałem ci wprost, powiem, o fajkach, które jarałeś non-stop i uważam, że które ci dużo tlenu zabrały. No nie palę papierosów już. Popalam glo i... Ale nie wiem, czy to w miesiąc się przekłada na jakąś turbo lepszą kondycję, ale na pewno jest to dobry zalążek do tego, żeby w przyszłości w ogóle nie palić papierosów i żeby po prostu zdrowiej żyć, nie? Super. Bardzo dziękuję. Mistrz K1, tak jak mówiłeś. Duże brawa i tutaj face to face jeszcze. Ksajo 7 cm ma większy zasięg ramion.